Dzień dobry, cześć, siemanko, witajcie. W kolejnym moim filmie, jak zwykle, zawory, synchronizacja. Będzie robiona takie rzeczy. Nie mogłem się powstrzymać, miałem nie nagrywać tego motocykla, tego odcinka. Ale jednak postanowiłem, że to nagram. To jest ten starszy model akurat. Duże zielono, to jeszcze pół biedy, to jakieś później wam wstawię zdjęcie, tak samo jak wyglądała ta instalacja tutaj, jak to było tutaj fajnie wpięte, to po prostu było włożone tylko do kostki, bo widać nawet taki haczyk jakby zrobiono, włożone w kostkę, przypięte drugą kostką, wrzucę zdjęcia, zobaczcie sobie tutaj, ale teraz zobaczcie na to. Po pierwsze, czerwony silikon, dawno, dawno przeze mnie nie widziany, ale jednak. A po drugie, ktoś tutaj zerwał gwint w tej dziurce i włożył sobie kawałek trytytki, żeby śrubka trzymała. Po prostu mistrzostwo świata zrobione. Zobaczcie na pokrywkę. Tak wygląda pokrywa. Od rozrządu pokrywa wału. Czerwony silikon. Uszczelka dana jakaś. Jakiś tani zamiennik. Oryginał na pewno by tak nie pękł. Tani zamiennik. I czerwony silikon. Na bogato zrobione. Jeszcze jedna sprawa teraz. Zobaczcie. Magistrala wodna. To jest ten pierwszy rocznik. 2001 rocznik dokładnie. Mistrzostwo świata tutaj. O-ring posmarowany. O-ring posmarowany uszczelniaczem do misy olejowej. Nie wiem, czy będzie widać. Jeden i drugi jest to samo. Drugi o-ring też posmarowany uszczelniaczem do misy olejowej. O, tu fajnie widać. Łap ostrość. O. Tak. Tutaj ktoś urwał jedno mocowanie i dał tylko podkładkę. Śrubę z podkładką, żeby to tak, powiedzmy, trzymało na słowo honoru. Pomalowane to jest jakąś, nie wiem, srebrzanką? Czymś takim. Jakaś srebrzanka. Druga sprawa tutaj, zobaczcie, ledwo tą pokrywę zdjąłem, naprawdę. Cała posmarowana silikonem do misy olejowej. Misę się kładzie na tym, żeby była szczelna. Zobaczcie, nawet tutaj pod spodem jest posmarowane tym czymś. Ciężko to oderwać w ogóle. O, ile tutaj tego zostaje. Ciężko to ogólnie oderwać. Ledwie udało mi się ściągnąć tą pokrywę. O rany. O, zlazło. Zobaczcie, ładnie widać. Po prostu mistrzostwo świata. Mistrzostwo. Tak. I tak jest posmarowana cała uszczelka. Tym właśnie silikonem. O rany, zaraz to się urwie, tak mocno trzyma. Dobra. O kurka wodna. Powiem wam, jedną ręką nie jestem w stanie odkleić tej uszczelki na pokrywie. Po prostu nie jestem w stanie jej wyrwać nawet jedną ręką. Wiesz, o masakra, to jest jakaś masakra. Już widzę to czyszczenie tam w tym rowku tego wszystkiego. O, jak z jednej strony się wyrwie, to już później w miarę to idzie. Ale zdrowo, zdrowo posmarowany. Nie żałował. Nie żałował ktoś silikonku. O rany. Masakra. Trzeba się naprawdę przyłożyć zdrowo, żeby tą uszczelkę wyszarpać.
O, tak wygląda. Tak wygląda z drugiej strony uszczelka. Pięknie. Cała posmarowana silikonem, tym siwym. To i to. O rany. Ale to jeszcze nie wszystko. Ktoś chciał chyba mieć bardzo ładny efekt i polakierował pokrywę zaworów jakąś srebrzanką, nie wiem, jakąś farbą, nie wiem czym. W każdym bądź razie to pod wpływem sprężonego powietrza zaczęło już wszystko złazić z tej obudowy. Aż się boję tutaj zajrzeć. No, za chwilę zajrzę. Tak czy siak. Jeszcze jedno. Ktoś nawet posmarował te uszczelki tutaj. Tu są, znaczy te podkładki. Tu są posmarowane te podkładki tym silikonem, tak samo tym siwym. Zobaczcie, widać to tutaj, nie? One są wklejone tak jakby na ten silikon tutaj. O. Nie są wymienione na nowe, tylko są po prostu wklejone tutaj w to, na silikonie. Pięknym, siwym silikonie. Także mistrzostwo świata. No, jak na razie pierwsze miejsce w moim rankingu takim mistrzowskim, jeżeli chodzi o silikoniarze. Tak to wygląda. Obudowa tak jakby, nie wiem, ta pokrywa zaworów po II wojnie światowej chyba znaleziona. Natomiast tutaj wracając, zaraz zdejmę sobie stopki, będę widziała gwałki. No tutaj takie normalne zużycie, nie jakieś tam, wiadomo, tu troszkę brudu, syfu, ale to praktycznie, że w każdym jednym silikonu. Rozrząd jest ok, ktoś wymienił nie tak dawno chyba rozrząd, także jest wszystko dobrze. Łańcuch, wszystko się zgrywa ładnie z punktami, punkty tutaj na wale, punkty na wałkach, także tutaj wszystko powinno być ok. Jakieś sztukanckie kable powpinane do tej izolacji, nie wiem, i zobaczcie, bez izolacji tam idzie kabel ten fioletowy, jeden z tej strony, drugi idzie z tej strony kabel bez zaizolowania czegokolwiek w ogóle, on sobie tam idzie gdzieś. Tutaj do kierunkowskazu było, o, coś takiego, kabelek jakiś taki, o. No i znowu. Do kierunkowskazu po prostu tak sobie wpięty kabelek, owinięty taką szkotką elektryczną, tą materiałową nawet, nie taką izolacją, tylko materiałową, o, coś takiego, o, zobaczcie. Widać fajnie to wpięte od góry. Jak to tutaj jest? O, jest ten fioletowy kabel. O, proszę. Tu jest po prostu wsunięty od góry. Widać, widać. O, wsunięty od góry. Tam obok tej wiązki, żeby tylko był styk do kierunkowskazu. Przypuszczam, że ktoś tu się chyba wpiął z alarmem do tego. I dlatego to tak wygląda. Także. Także na dzień dzisiejszy chyba tyle, tak na szybciutko, dalej nie będę pokazywał, bo chyba nie ma sensu. W każdym bądź razie to jest ta starsza wersja z tym licznikiem, z tymi zegarami. Dokładnie to jest 2001 rocznik. Ogólnie fajny motocykl, natomiast takie szczegóły właśnie, strasznie takie zaniedbane drobiazgi, zawory. 6 płytek zaworowych do wymiany, wszystkie za ciasne, 2 na wydechu, 4 na sącym. No i co, kilka takich drobnych poprawek, no, tak jak ta instalacja tutaj zielona, o proszę, takie coś, to jest niedopuszczalne. Reszta kostek tam jest schowana, ale tutaj też tam wyłazi zieleń. O, widać tam po lewej stronie zielono. No także tutaj do masy było wpiętych chyba 5 różnych oczek.
tak to wygląda. Dobra, nie będę dalej pokazywał, bo aż strach się bać, co tam jeszcze możemy znaleźć. W każdym razie będę się tego próbował pozbywać wszystkiego. Mam nadzieję, że motocykl później odpali, jak ja tu jakieś kable takie, o, tak zaizolowane kable. Tak wyglądają. Tutaj drugi kabel od tego, o, ten jest tylko ucięty, on tak zostawiony sobie. Wypuszczone te związki, zawinięty tu pętelkę. Tak, tutaj był ten jeden, tutaj był drugi kabel, też tak wsadzony w tą kostkę. Szkoda, że tego wcześniej nie nagrałem, Holender. Nie przyszło mi tak do głowy, no ale ogólnie miałem tego nie nagrywać, ale sytuacja, że tak powiem, zmusiła mnie do tego, żeby jednak tutaj coś wrzucić, także tak to wygląda. Ogólnie silnik, zużycie silnika tutaj tak nie wygląda, przynajmniej tutaj pokrywą najgorzej. Zobaczymy po zdjęciu tych stopek, jak tam będą wyglądały wałki. No i tyle. Co tu jeszcze? Tyle chyba na razie. Dobra, dzisiaj tak na krótko, na szybko chciałem wam tylko pokazać takie właśnie pierdółeczki związane właśnie z tym silikonem. Trzymajcie się, pozdrawiam.